Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypsor i dzisiaj jesteśmy ponownie na wariatkowie, ponieważ trzeba rozwiązać pewną bardzo ważną zagadkę dotyczącą Milki, ponieważ ja uważam, że ona coś tutaj ukrywa i wcale nie jest tak, że ona nic nie pamięta. To jest niemożliwe, naprawdę, przysięgam. Ponieważ, no, ona musi wiedzieć coś więcej. Ludzie nie zapominają tak po prostu, wiecie, to nie jest normalne. Poza tym ona jeszcze nie chce wypić tej mikstury. Powiedziałaby, że jakby wypiła tą miksturę, to sobie wszystko przypomniała i by już było wszystko spoko. Więc ja czuję, że ona coś ukrywa, więc w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że jakoś ją pośledzę i dowiem się tak naprawdę, o co chodzi. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, a ja tak tylko się pochwalę, że jest godzina prawie 12. To dla mnie jest naprawdę bardzo wcześnie, ponieważ 15 minut temu wstałem dopiero i jestem w szoku, jak mi się udaje dzisiaj składnie mówić nawet. Dobrze, może zostawić łapkę w górę za to. Dobra, uwaga, lecimy czekajcie, bo jeszcze miałem tutaj gdzieś potkę na niewidzialność. Czekajcie, w której to było szafce, chyba w tej? Tak, tutaj. Mamy potę na niewidzialność, ponieważ ja dzisiaj chciałbym ją pośledzić. Zobaczyć, co tak naprawdę ona ukrywa. Może dowiemy się czegoś ciekawego. Nie mam żadnej zbroi, więc tylko jak ją zobaczę... A, tam jest na dole, dobra, więc czekajcie. Lecę sobie tu jakoś bokiem, żeby nie specjalnie się z nią tak spotkać, bo wolałbym raczej to, że tak powiem, zachować w tajemnicy. Więc przejdźmy tu i zobaczmy, co ona tam robi, bo ona tam siedzi w jakimś pokoju czy coś. Nie wiem za bardzo, o co chodzi, ale zaraz musimy wygrzdylać tego, ten napój. Dobra, przejdźmy tu. Okej, ona jest w tej bibliotece tak jakby. No okej, dobra. Czekajcie, co ona tu robi? Tu na F5 szybkim patrzymy. Okej, ona jakieś książki szuka. Ona jakieś książki szuka. No kurczę, ona się chce doedukować. Ona chce zobaczyć. Ona, nie wiem, albo szuka jakichś informacji. Na bank szuka jakichś informacji. To jest pewniaczek. To jest po prostu... to jest najpewniejsze na świecie. Ja w ogóle dzisiaj z czapką odcinek, ponieważ ledwo co wstałem z łóżka, moje włosy to naprawdę one żyją własnym życiem. Dobra, przejdźmy tutaj obok na ten. Dobra, ona dalej szuka książki. Słuchajcie, jeżeli ona szuka jakichś informacji właśnie dotyczących, nie wiem, jak nas pokonać. Coś nie wiem, czy jest taka książka w ogóle, która by miała takie informacje, ale wiecie. Ale może szuka jakichś tam, kurczę, takich niedobrych rzeczy. No, przejdźmy tutaj, przejdźmy tu, bo zaraz ją zgubię, ale okej, tu rozwalmy to. Okej, jest świetnie. I teraz tak, musimy... Czekajcie, gdzie ona jest? Bo ja ją... A jest tam, dobra. Ale mam miejscówę piękną, ale mam piękną miejscówę. Jeszcze nie piję tej poty, bo wiecie, im szybciej ją wypiję, tym szybciej się skończy. Co prawda jest na 8 minut, ale jednak trzeba sobie szanować. Szanować sobie trzeba. Dobra, czekajcie, musimy przejść tam znowu, bo ona wyszła stąd już. Więc nie jest dobrze. Dobra, przejdźmy tutaj. Idziemy tam i ona chyba wyszła przed dom. Ja podejrzewam, że ona będzie chciała pójść do jakiejś swojej bazy pewnie. Ja czuję, że ona tutaj jakąś swoją bazę jeszcze ma, o której my nie wiemy. Więc może się dowiemy o niej dzisiaj. Dobra, uwaga, co? Dobra, idzie sobie tu ulicą. I idzie... Czekajcie, muszę tak uważać, żeby ona przypadkiem na mnie nie spojrzała. Bo jak na mnie spojrzy i zobaczy, że ją śledzę... Przypał na maksa, widzowie, przypał na maksa. Dobra, ledwo co to powiedziałem i odwróciła się właśnie w tą stronę. Dobra, idzie do wróżki. Pytanie po co? I ona ma coś w ręce. Czemu ona ma nóż w ręce? Czemu ona... Co się dzieje? Dobrze, że wróżki chyba nie ma na chacie. Ona się pojawia tylko jak jest faktycznie potrzebna, więc mam nadzieję, że teraz nie jest jej potrzebna. Chociaż w sumie jest, skoro idzie z nożem. ale no... Widzowie, mam nadzieję, że jej tam nie spotka. Dobra, chyba jej nie spotkała, tak mam nadzieję. Tam się... Czekajcie, bo akurat patrzę się tam tak, że ja kamerkę mam w tym miejscu. Tam, o, będziemy widzieć, jak będzie wychodzić. I uwaga, czy ona tam... Mam nadzieję, no, muszę tam pójść zobaczyć, czy tej wróżki nie ma na pewno, bo jak ona tam teraz ją, nie wiem, tym nożem zaatakowała, to niedobrze będzie, to niedobrze. Czekajcie, ja sobie tutaj przejdę obok. Ja oczywiście wiadra nie mam w ekwipunku, nie... A nie, mam! O Jezu, to mogłem lecieć, wiadro robić. Okej, ona jest przed tym. Chyba jej nie znalazła w tym i chyba ją szuka dopiero, bo tak jakby ją znalazła, to by już chyba zaatakowała i uciekła, tak mi się wydaje. Ale dobra, mamy tak świetny widok na ten dom, że to się w głowie nie mieści. Dobra, ona tam coś robi u niej na tej chacie. Czyli albo może się pyta wróżki o to, czy faktycznie ta mikstura jest jakby sprawdzona i tak dalej. No, może tak, może w końcu ją wypiję, może jej zaproponujemy zaraz. Dobra, ona gdzieś tutaj idzie do tego domku. Będzie wchodzić do środka? Patrzcie, ale ryzyk fizyk, jestem tuż obok. Dobra, tu. Przechodzi sobie, dobra. Okej, ja idę szybko zobaczyć do tej wróżki, czy jej tam nie było i nigdzie nie leży. Biedna, bo jak tak, to by była lipa. Co tu robi krew? Jest list od Milki, jest list od Milki. Czekajcie, przejdźmy tutaj na górę. Dobra, tutaj nic nie ma. Okej. Zobaczmy ten list.
Szanowna pani wróżko, zwracam się do pani z prośbą o przesłanie instrukcji dotyczącej mikstury pamięci, którą rzekomo dała pani Szczypsonowi. Z góry dziękuję, zwracam się do... Ja nie mogę, jaki to jest oficjalny list. Ale dobra, tylko dlaczego tu jest krew? Dlaczego tu jest krew? To jest niedobre. Dobra, czekajcie, ona poszła gdzieś do tamtego domu. Jest gdzieś tam. Jest gdzieś w środku tego domu, okej. Wejdźmy w takim razie, zobaczmy co tam się dzieje, bo ja w tym domu to przyznam szczerze, że nigdy nie byłem. I nie mam pojęcia co się kryje w środku. A tam wyszła, przed, jest przed, dobra. Bo tutaj też jest wyjście. Więc musimy szybko tutaj ogarnąć co się tutaj dzieje. Gdzie ona jest? A, o kurde, idzie. Dobra, szybko tu. Dobra, nie zauważyła mnie. Okej, poszła sobie tam dalej. Dobra. Czy ona coś ukrywa w tym domu? Muszę to sprawdzić. Nie mógłbym spać spokojnie, gdybym tego nie sprawdził. Miałem pić potę na niewidzialność, ale mam wrażenie, że my w ogóle damy to wszystko zrobić bez. Bo nie musimy wchodzić w żadne takie jakieś zagamarki. Czy w tym domu coś jest? Halo? Co to jest za dziwne pomieszczenie? Jaki składzik? Dobra, wejdźmy na górę. Zobaczmy, czy na górze coś się kryje, bo może tutaj coś jest. Halo? Tutaj nic nie ma. Jeszcze jest jedno piętro do góry, tutaj też nic nie ma. Okej, no bardzo podejrzany dom, ale nic się tutaj takiego w sumie nie dzieje, więc w sumie możemy być chyba spokojni, tak mi się wydaje. Tu chyba można być, że tak powiem, spoko... O kurde, ona tu jest, szybko, przechodzimy tu, dobra. Chowamy się za kominem. Co ona robi? Hej. Co tam? Co ty robisz? Co tu robię? Naprawiam komin. Co? Naprawiam komin. Naprawdę, no, bo tutaj był zniszczony, bo tutaj patrz, tego nie było. A ja teraz tu wszedłem i pum, naprawiłem komin. Aha. Mam dla ciebie coś. No przestań mi to wciskać! Weź to wypij! Przestań, ja zaraz... Możesz mi przestać wciskać, żeby mi zniszczyć cały plan. A co ty robisz? Czemu z nożem biegasz? Jaki jest plan? Aha! A na wróżkę. Czemu na nią czekasz? Czemu z nożem? Tak. Czemu z nożem? Oddaj mi ten nóż. No tak! Słuchaj, mam dla ciebie bardzo uczciwą wymianę. Dajesz mi nóż, ja daję ci to. Nie jest uczciwa wymiana. To jest bardzo uczciwa wymiana. No dlaczego ty... Nie, ale patrz, masz. Mam dla ciebie bojowe zadanie. Przeczytaj całą tą książkę o poradniku mikstury, potem mi ten, no jakby ją streścisz i powiesz, czy to jest dobra mikstura, czy nie. A teraz instrukt, bo zaraz się zobaczy wróżka. Tu pierwszy akapit. No przestań, serio mówię, że piszą, że to jest najbezpieczniejsza mikstura i działa, musisz wypić. Przestań, nie będę tego pić. Dobra, tej książki nawet się nie da czytać, ona nie jest zapisana, co ty chcesz ode mnie? No weź, no kurczę, musisz... Trzeba odblokować umiejętność czytania, żeby ją przeczytać. A to w takim razie ty nie masz odblokowanej umiejętności myślenia, bo nie możesz wypić tej mikstury. No przestań! No idź, bo zaraz przyjdzie wróżka. No ale po co ty na nią czekasz z nożem? Co się dzieje? No bo kurde, ona jest niebezpieczna. Skąd wiesz, co to jest zarazka? Może to jest jakaś też skamerska, kurde, dała mi wiesz. Dała mi miksturę na pamięć. Ona chce ci pomóc. Ja się zadłużyłem u niej na tą miksturę. No ciekawe, co jeszcze ci da ja poza długi. Tą miksturą. Idź sobie stąd. Dała bo mi... on zaraz wszystko ten... No dała mi miksturę mi pamięci. Dobra, ja, bo zaraz on przyjdzie i on wystraszy czy coś, ja on na niej czy czekam, ona? Ja czekam. Na kogo ty w końcu czekasz? No na wróżkę. A co jak to jest wróżek, a nie wróżka? No to nie wiem, to się przebiera, bo jest... No nie wiem. To poczekam z tobą. Ale czemu chcesz ze mną czekać? Ja nie chcesz, żebyś ze mną czekał. Czemu? Ty mi ale ty masz nóż, ja nie pozwolę ci jej zadźgać. Ale ja nie chcę jej zadźgać, to jest do samoobrony. To do samoobrony masz, kurczę, tarczę. Tarczę. No nie, no kurczę, wróć do siebie. A ty nie masz siebie. Czekaj, no to możesz... Ty nie masz siebie! Fakt! Możesz iść do Toast House'u. No idź, no w sensie, kurczę, zostaw ją! To inaczej, umówimy się na spotkanie i sama sesję porozmawiasz. Ale weź, no nie z nożem, no tak nie można rozwiązywać problemów. No ale... Dobra, ale ja na nią czekam. Mam większy nóż. Przekonałem? Musisz iść. Nie. No. Dobra, nie będę wciskać ci tej mikstury pamięci, ale musisz stąd pójść. Daj spokój tej wróżce. Dobra. O.
Żartowałem. Znaczy, nie żartowałem. O nie, no, chodź, to chodź, no chodź. Nie, 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 chodź, idź do Toast House'u, idź, ja umówię nas na spotkanie z tą wróżką. Mhm. Nie, dla mnie to jest podejrzane. No bo ja nie chcę sobie złamać nogi. No dobra, okej. Okay. No to chodź, ale odłóż ten nóż, a możesz mi go oddać? No nie, nie oddam ci tego noża. Czemu? No bo nie. No ale... No dobra. No to moja jedyna samoobrona, dobra, no muszę mieć coś do obrony, tak? Czekaj, bo ja tutaj jeszcze kuchni nie mam. Twojej ulubionej konsoli. Chyba zaraz ten nóż będzie użyty, wiesz? Mam ochotę na tosta, kurde. Będziesz miała do chrojenia już od razu ten nóż. Dobra, rozgodź się, ty możesz sobie tu mieszkać, póki nie masz swojej Hawiry. Tak, mogę tutaj mieszkać? Tak, masz to mistery pamięci, jakby ci pizza chciało. O kurde, zabierz ją, powiedziałeś, ja ją wyrzucam. Nie, nie, no ona się rozbije. To jest jedyna mikstura taka, dobra. Dobra, rozgość się tam, ja umówię nas na spotkanie z tą wróżką, trzymaj się. Ok. Ej, dobra, widzowie, nic nie ukrywa, ale chciała nam zniszczyć wróżkę, to niedobrze, tak nie można robić, więc muszę nas umówić na spotkanie z wróżką, ta wróżka musi jej przemówić do rozsądku i powiedzieć jej, słuchaj, ta mikstura działa, i wtedy może ona wypije, może w końcu przypomni sobie, kim tak naprawdę jest, no ale póki co na dzisiaj to by było na tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, pozdro, cześć, pa, pa!